Cześć! Dziś jesteśmy w Rumi, u mnie w domu i będziemy jechać po naszego członka rodziny. Będzie to siostrzyczka dla Luisa. Dobra, więc tutaj jest pokój, w którym mieszkałam, może nie całe życie, no ale mieszkałam zanim się przeprowadziłam do Krakowa. No, tutaj jest moje łóżko. To jestem ja? Tu jest mój chłopak. Michael. Tu była kiedyś toaletka, ale już jej nie ma. Tutaj mamy taki fotel, szufladę, lustro, najważniejszy element tego pokoju, bo ponieważ jak wybieram sobie stroje, to zawsze tutaj patrzę i wybieram sobie stylizację. No i tutaj mamy szafy, no i w sumie tyle. Pokój nie za duży, nie za mały. A, i wam coś pokażę. Jak się zaczynałam spotykać z Michaelem, to chyba pierwszym prezentem, kto kupił mi takiego wielkiego misia. O, to był chyba pierwszy, co? Czy nie? No pierwszy, jak byłaś w Krakowie. No to w takim razie to jest pierwszy miś, a to jest drugi miś. Jeszcze chyba dostałam jakiegoś misia, bo się śmiałam, że co chwilę mi kupujesz pluszaki i ja nie będę miała... Tak, został. Więc Michael kiedyś mnie nie lubił kupować pluszaki i misie. Nie powiedziałaś, że za dużo i że nie. Nie, no bo sobie już nie mam. Znaczy też są jeszcze tutaj dobrze się komponują, ale już więcej. To nie ma po prostu miejsca. Właśnie, będzie to dziewczynka koloru białego, również rasy chihuahua i będzie się nazywa Lili. Luis jeszcze nie wie, co go czeka, że dzisiaj będzie jedynym pieskiem w naszym pokoju. Zobaczymy, czy będzie zazdrosny. Jestem bardzo ciekawa w ogóle, jak będzie wyglądała relacja między dwoma pieskami, bo nigdy nie miałam dwóch piesków, zawsze miałam jednego. O, ja wam jeszcze pokażę, póki jesteśmy u mnie w domu. Mojego psa, od którego mam już 10 lat. Tofik, chodź! Więc tutaj jest Tofik i jak byliśmy na Hawajach, to Luis był u moich rodziców właśnie z Tofikiem. Przez 4 tygodnie byli razem i się wychowywali. No można tak powiedzieć. Lubili, czasami się kłócili. No i to jest Tofik. On niestety nie ma oczku, ale sobie daje świetnie radę. No. Luis ma 5, będzie mieć 5 miesięcy i ma 3 miesiące, czyli 2 miesiące, więc praktycznie. Więc praktycznie są będą rówieśnikami. No dobra, to ja w takim razie biorę telefon i możemy jechać. Teraz wsiadamy do auta, jesteście pewnie zdziwieni, dlaczego nie do Twingo, a do takiego Mercedesa. Ponieważ dostałam w prezencie na kilka dni to auto, żeby było też wygodniej na pewno w podróży, no bo jednak jedziemy przez całą Polskę 650 km, więc będzie na pewno wygodniej nam takim autem. No to w drogę! No i elegancko! Co fajnie się prowadzi, nie? Wygodnie, no. One tak pięknie czekają. Ale pani ma dużo piesków fajnych. Bardzo dużo, fajnie. Cześć piesku, dzień dobry. Co tu się dzieje? A to są pani czy... Wszystkie. Ale to prywatne jawne, tak? Tak. Nie wiem, że trochę dużo tych psów. Co jest grane? Poznaje dziecko jego? Dobra, to która jest Lili, tak? Tak, jakby nie wiedzą, która jest, nie? A pani wie? Ja wiem, która. Tak? O Jezu! Ona ma jeszcze łóżka podklejone, żeby jej wąsi też. O, jest jak ten, jak Leoś. Noga jest taka zbita, nie? No, jak Leoś. To jest dosłownie wsi raj. Ja mogę dać oddać wszystko, żeby tu zamieszkać. No. Będzie kto miał sprzątać kupy. Tutaj macie ten pomeranianu, no lubię. Cześć piesku. Dzień dobry. Ja lubię pieski bardzo, więc... A to są malusieńki zupełnie, nie? Jak takie chomiczki. No. I tak jest straszne. Fair, dużo. Ten, co jest ubrany tu. To jest Joda słynny. Jego chciała właśnie ta Demimur. Demimur go chciała? Córka Demimur, tak. To jest ojciec, ten biały tutaj, który stoi koło tego rudego. O, teraz stoją trzy samce obok siebie, nie? I ten z tyłu biały to jest ojciec. Tutaj, ten co? Biały? No, tak. Ale tu jest sześć białych. Ale najbardziej z tyłu. To jest też chihuahua? Tak, jest przepiękny. Osika. A jak? Jaka to będzie zła, jak przyjdzie na was ten... Syczka. Teraz tak, tutaj masz taki, książeczkę, tutaj masz, to są, wiesz, jest jej chip, po to, że jak będziesz chciała kiedyś w przyszłości wyrobić sobie paszport, tu masz wszystkie jej numerki, więc tylko to dajesz weterynarzowi, żeby wyrobić jej paszport, prawie czego, nie? To tu masz książeczkę, tu też jest metryka jej oczywiście, że jest FCI. No i jak tam, Paulina? Zadowolona? No, ale jeszcze czeka nas dzisiaj długa podróż. No Tolika, mogę zrobić z wami zdjęcie? Ja najbardziej, przecież będziemy. No. Dawaj, chodź. O, dzięki bardzo. Proszę bardzo. Faktura przyjdzie pocztą. Tu jest drzemka. Obruszkę z Swarovskiego i ubiorę. O, ale ty są... Ojej!
OG. Księżniczka. Też jak ona wyrośnie z tej na przykład obrożu, chociaż nie sądzę, ale jak wyrosła, to też mi napiszesz, że ja ci mogę kolejną zrobić. No zawsze fajnie wygląda, nie? No nie, no luks wygląda. Ten moment. O. Lili. Nie tędy droga? No właśnie, co? Próbujesz zdjąć tą obrożę. No, ona ma taki charakter, wiecie, uparty, więc musisz... Próbujesz zdjąć obrożę chyba, nie? Paulina, kiedy przyjeżdżamy po kolejnego? A, to co? Się uzależnicie, to zobaczcie. No. Ja coś czuję, że to jest tak, będzie jeden tak z tatuażami. No. A się jeden też później. Całość. A, raz się, ja to zawsze mówię, że się raz żyje, nie? No. Tak. Przyzwyczajasz się do kamerki? Dzień dobry. Co, jedziemy? O, tankowanie. Tankowanie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Też bardzo dzięki. Powodzenia. Na krzyż, bo będzie pek. To na razie, hej. Niesamowita jest, Jezu, to nie jest kłopka. Niesamowita, to jest znowu ta hodowla, ty, 25 psów? Nie, no ja się czuję naprawdę jak w Rapulandzie. No chcesz, jak... mam poprowadzić, a ty chcesz siąść z tyłu? Nie, no ja muszę się z tyłu. No dobra, to, no to ja tata może iść do przodu przecież, nie? No i co, moi drodzy, poczekajcie, jakieś słówko jeszcze, Boże. Jest niesamowicie piękna. Ta ciłała. O, może dam jej tutaj, bo tutaj jest zabawka, w której jest zapach po prostu domu, żeby ona trochę czuła. A Luis nie był tak, Luis był jakby się nie bał, jak jechaliśmy. No bo on był już taki ten, zmianę miał. A teraz zaraz będzie reakcja. O Jezu, o Jezu, jak ty Luis to... Elena Grubowska. No jest grubowska. Jest, jest. Patrz Luis. Jak owieczka. No i zukra zabawkę. Luis, zobacz! Luis, chodź! O, no i buzi! Buzi dał. Ej! Ale musi obwąchać pupę, to jest... O, tam idzie wszystko. On by zło, jest butlicy małe. Spokojnie, będzie ten, to jest twoja siostrzyczka. Ciach, ciach, już tu, no. Psia mamusia, no. I potworem. Happy mama. O, ale teraz zrobimy jeszcze opening rzeczy, które dostaliśmy. Więc dostaliśmy od pani tutaj siatkę prezentów i... Więc mamy tutaj taka poduszka. To co pani miała takie posłanie, nie? Tak, chyba. I to jest właśnie legowisko będziemy mieć. I tu jest chyba wiadomo co, to jest... Dalej mamy... O, przytulankę. Tak. Kto to zaszczekał? To muszczek? O, no, no, ona na jedno. Patrz, jaki ubrań jest, szkoda. Bardzo czarna, ciała jak działy. Czarne charakterki. Dalej mamy. O, to jest chyba tutaj można przysmaki chować, żeby było. Okay, mata. Mata. I tu, no, tutaj jest do przysmaków taka mata. Ubranko? Spodarek, tak. Tutaj mamy smyczkę z obruszką. Tutaj dokumenty. Wow. Bliska Swarowskiego z kryształków. Dalej mamy tutaj, żeby można było się bawić, gryzacze. Tutaj mamy filiżankę. Tutaj foremki do robienia ciasteczek psich, które będziemy pewnie robić. Dalej mamy następną zabaweczkę i ramka z odbiciem łapki Lili. Okay. W ogóle mega fajne prezenty dostaliśmy. Prawda. Ale są ubrani pod kolor, to prawda. Jesteście ubrani pod kolor. Ja ciekawe, że wiesz, inaczej reagują psy, nie? Dominuje, zobacz. To będzie pełna dominacja z jej strony. Ojej, jak się stresuje. Córeczka tatusia, co? No i synek mamusia, najśmieszniejsze jest, że w dokumentach to jest tak, na odwrót, pies, a to jest mój pies. No ja wam mówię, ona go zdominuje, babki takie są. Boi się, no. Wyczuł respekt ci. Czyli jest bestia, co? O, gdzie do niego? O, patrz. Czekaj. A może? Czekaj. To jest wyższy. No bo jest starszy. Ale już był... O, ale był, był wykonany ruch, poczekaj. Muszę mieć jedno zadanie. Bronić terrarium, bronić nas przed kotem Krokietem. Muszę się oswoić. Do widzenia. Do widzenia. Teraz czeka nas bardzo długa podróż przez całą Polskę. Z nadmorza w góry. Praktycznie w górę. Okej, więc my jesteśmy już w trasie. Ruszyliśmy chyba o 17, jest godzina 19, już 2 godziny za nami. Za chwilę idziemy, zjeżdżamy na tutaj będziemy zjeżdżać na stację do 500 metrów, ponieważ trzeba z pieskami wyjść. Ale powiem wam, że to auto jest tak wygodne. Okej, więc tankujemy. Za ile? Za 3 stóweczki? No. Szyb dużo pije, co? Mhm.
Dużo bardzo pije to auto, nie ma co gadać. Moim Twingo byśmy dojechali tutaj. Masz, a tutaj Big Boss otworzył szybę i z tylnego siedzenia rządzi. Wystarczy. Dziw. Psy napojone, wysikane, my wysikani. No, no i można jechać dalej. A co, ty jesteś zmęczony? Siedzenie? W samolot odpalamy. No, to przystanek Kraków następny. Jakoś śpiąca królewna. Patrz, jakaś śpiąca. Faka? Rozglądanko pierwsze. Odprowadź. Prawie trochę nie widać na tle podłogi, co? Uważaj. Hej, tu, nie tam, nie. Patrz. Robi kupę. Dobra, patrz mi go. To jest, ja jestem właścicielem tego psa. Wygląda jak mini bike. Ma głowę jak mini. Cieszy się? On nie wie, kim jestem, ale się cieszy. On się boi. Jest taki trochę. Ojejciu. Troszeczkę się boi, widać tak. Tak, świnka morska. A jest robiona tak mini bike. No dokładnie. Ale jest taki grubiutki, co? Jest straszny, ale to jest dziewczynka. Ja, że tam było 30 psów. Z każdego powąka sobie, ojojo. No cześć, no cześć. Jest taki bobas. Jaki jest mały taki. Jest taki mała i gruba. A inaczej gruba. Ja też wygląda jak nietoperz. Ojejcie. Ej, ona jest już słodka. Ojej, dziewczyno. Patrz. Ojeju. No i co, Gacek, siostrę masz? Fajna siostra. Co ty ją tutaj? Hej. Stapy. Co ty ją tutaj? Jaka ona jest mięciutka, Boże. Ej, to wygląda jak taka miniaturka jamnika trochę. Wygląda jak taki duży bies, ale zmniejszony. A uszy to ty masz takie, że ty możesz tutaj nadawać chłopie sygnał. Podobnie jak miały mi, karmiliśmy węży kiedyś takimi. Troszkę mniejsze były. Ja coś czuję, że twój wąż teraz mógłby się pomylić. I teraz uwaga, chmurka nie lubi się z babami. To będzie mega duży test, naprawdę, bo ona, ale cały czas się poznawała tylko z takimi dużymi babami, a może teraz jak będzie mała baba, to będzie... Ciekawe jestem, jak właśnie na takie małego piesku zareaguje. Ona jest spokojna. No, ona jeszcze jest spokojna. Mega słodki pies. Ale fajnie, że... Ale ona mu się podoba. Oho, oho. Co jest? Taka jestem, fajna dziewczyna. Ona? Przywitaj się z Martą. Hej. Mruknęła. O, jest! Jeszcze jak się trzęsie, za wysoko, tak? Już nie kładę tutaj. Krzychu, reakcja na psy. Zamasz tu reakcja. Reakcja na psy jest, wstawaj. Co? Ja już widziałem. Dawaj tą dupcię, słodka dupcia. Jaka jest różnica? Ten ma taką energię, skacze, biega, jest wszędzie. A ona chilluje. Jest jeszcze taka trochę wycofana, ale to jest pierwszy dzień. Okej, okay, więc jest już późno, jest chyba po północy. My idziemy spać i widzimy się jutro rano. Dobranoc! Godzina 6:40, oczywiście szefu jak zawsze musi zrobić połudkę, bo właśnie Lili zrobiła siku. To my dzisiaj idziemy z Lilą do chmurki zobaczyć reakcję, jak się koleżanki polubią, czy nie. Zobaczmy zaraz swoją białą koleżankę. Elo, chmura na zewnątrz na razie jest. Zobacz chmura. Obrońca. No obrońca, ale patrzę, jest tylko to, co się... przyjaźnie. A widać, że chmura chce się już bawić, a ona jeszcze się chyba boi. Tak, chmura się... O, Jezu! Bawić? Ona się bardziej boi. Spokojnie niż ten. No spokojnie, chmura, zobacz, że to jest bobas jeszcze, no. No dawaj go też, no. I teraz będzie... Chmura jest tam nie zainteresowana, ale ten, Luizy nie daje dojść. Ale Luizy jest dołączony chyba. A już zaczyna, już dołączyła do zabawy. Ale zobaczcie, że Luiz albo po prostu biega za chmurą, ale wygląda tak, jakby nie chciał pozwolić, żeby chmura do Lili podoszła. Ale się przestraszyła teraz już. Zobaczyła, że to jest zabawa i biegają w trójkę. No, żyjemy koło z psami zestawione. Ej, no i fajnie se latają w trójkę. O, Lili się rozkręciła, no fajnie. Ale właśnie spoko, bo
Chmura nie lubi, jak psy są takie do niej, wiesz, bardzo, bardzo ten i... A one trochę sobie idą same, tutaj Chmura ich zaczepi. Ona właśnie, ona jest zainteresowana zawsze, ale właśnie nie lubi, jak do niej są tak, wiesz, że biegną na nią nagle, nie? No, cieszę się. Ale myślę, że gorzej to przyjmie. Witamy w psim przedszkolu. Myślałem, że będzie gorzej. Nie, elegancko, elegancko. Podwójna reakcja dwóch rudych gości, czyli ja i kota, jak coś... Jezu, widzę tylko uszy, takie rozróżnione. Oj, Śpiewku, ja przywitam. Cześć. No z tobą też się muszę przywitać. No skurczaj. Ej, krokiem, nie tak. Ej, gościu. On go dominuje. Nie wiem, nawet dwójkę. On nic nie zrobi, w sensie on nie wyciąga pazurów ani nic, on musi pokazać, że jest na. Jak taka kulka! No ona jest jak Leo. Faktycznie, taka jest zbita. No, jest on jest taki długi, a ona jest taki chudy, a ona krótka i gruba. Jezus, paluszka gryzie. O Jezus, Maria, nie mogę. Jezus, śliczna jesteś. Jezus, Maria, jaki malutki. Ale on wie, że to jest jego siostra, co? Mm-hmm. Ale śliczna jest, co? No, piękna. A na koniec. Ja. Czas na kąpiel! Obydwoje po kolei. Jak się pan czuje podczas kąpieli? Właśnie on bardzo to dobrze przechodzi. Leoś chyba taki był, że ten, się bał pan, tak? O, jak ty ładnie stoisz i się nie wyrywasz. Lubi pan być kąpany czyściutki. A pani co tu robi? Czeka na swoją kolej? Zaraz pani kolej. Teraz czas umyć córeczkę. O, księżniczka jest kochana. I zaraz dwa szkraby pójdę spać. Jest już, nie wiem, godzina chyba 22, więc umyjemy się i pójdziemy wszyscy spać. Okej, okay, więc Lili już poznała nowy dom oraz domowników. Mam nadzieję, że czuje się w nim bardzo dobrze. A ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie mojego pierwszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. A jak tak, to możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję. No i do zobaczenia w następnym. Cześć!